odpowiadamy Maranata, bo że czasem nie umiemy odpowiedzieć, nie wiemy, ale mamy to Słowo Święte, które pozwala nam iść ścieżką, gdzie to Słowo przed nami podąża. Ono toruje tą drogę. Maranata. Na wszystko, co pojawia się w naszym umyśle, na wszelką niewygodę, która pojawia się w naszym ciele. Maranata. Od początku do końca medytacji. Można usiąść. Ważne, żebyśmy nie siedzieli, żeby nasze nogi tak nie wisiały w powietrzu, bo będziemy czuli duży dyskomfort w biodrach i w kolanach. Dobrze znaleźć jakieś oparcie. Można oprzeć nogi, cały podudział, podłogę. Można sobie zorganizować siedzenie na kocu również w taki sposób, w kręgu. Uważając na nasze kolana, czyli można zrobić wyższe to siedzenie. Ważne, żebyśmy wytrwali jak skała przez te 20 minut, które sobie teraz wyznaczamy. To spotkanie teraz będzie wyglądało w taki sposób, że będziemy recytować modlitwę brewiarzową z sobotniego poranka. Następnie modlitwę przed medytacją, gong, 20 minut medytacji. Pójdziemy do pokoju, zobaczymy, która jest godzina, tak żebyśmy na 8:45 na śniadanie zdążyli. I to wszystko będzie teraz tak operatywnie, do czasu, jak jest nam dane. Także otwieramy nasze zeszyty na stronicy 34. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, posłysz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, do wieki wieków. Amen. Złóż swą nadzieję w Panu, On sam będzie działał. Panie, moje serce się nie pyszni i oczy moje nie są wyniosłe. Nie mają za tym, co wielkie, albo co przerasta mojej siły. Przeciwnie, wprowadziłem ład i spokój do mojej duszy. Jak nie mogę u swej matki, jak nie mogę, tak drewnie jest moja dusza. Izraelu, złóż w Panu nadzieję, odtąd i aż na wieki. Chwała Bogu Chrystusowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieku. Amen. Złóż swą nadzieję w Panu. On sam będzie działał. Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich, albowiem wie Ojciec nasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim go poprosicie. Jak już sugerowałem, modlitwa nie polega na mówieniu do Boga, ale słuchaniu Go, czy też jeszcze lepiej byciu z Nim. To proste rozumienie istoty modlitwy leży u podstaw zalecenia Jana Kasjana, że kiedy chcemy się modlić, słuchać, to trzeba się nam zatrzymać, czemu służy nieustanna recytacja krótkiego wersetu. Sam Kasjan otrzymał tę metodę modlitwy jako przekaz dawnej tradycji znanej jemu współczesnym. Jak dziś wiemy, jest to tradycja nieprzemijająca, obecna, uniwersalna. 1000 lat po Kasjanie angielski autor Chmury Niewiedzy zaleca powtarzanie krótkiego słowa. Pielgrzymka modlitwy wiedzie pomiędzy dwoma ślepymi zaułkami iluzji. Ograniczenie modlitwy do opowiedzenia Bogu o swoich problemach skończy się prawdopodobnie jeszcze większym skoncentrowaniem się na sobie. Z kolei oddanie się swobodnej samoobserwacji myśli może się zakończyć oddaleniem od Boga
innym i w końcu utratą kontaktu z samym sobą. To dlatego prostota i ubóstwo naszej chrześcijańskiej mantry są tak ważne podczas medytacji. Powtarzanie jej z wiarą to wszystko, co możemy uczynić, by odwrócić uwagę od samego siebie. Resztę pozostawiamy Bogu, a to, co nastąpi, będzie Jego wolnym darem dla nas, którego ani nie pragniemy, ani się nie spodziewamy. Zaczynamy medytować z wiarą. Kontynuujemy medytację z wiarą. W wierze też dokonamy naszego dzieła. Nasza szansa i nasza odpowiedzialność polega na byciu uczniem zapierającym się samego siebie na wzór naszego Pana i Mistrza. Ojcze niebieski, otwórz nasze serca na cichą obecność u Boga Twojego Syna. Prowadź nas w misterium ciszy, gdy Twoja miłość objawia się wszystkim, którzy wołają Maranatha. Przyjdź Panie, przyjdź Panie Jezu. Zróbmy głęboki ukłon. Ta medytacja nie jest przerwana. Teraz ubierzemy się i wyjdziemy każdy osobno, także nie czekamy na siebie. Można przejść na drugą stronę ulicy, na wodę popatrzeć, można obejść budynek dookoła. Tylko tyle. Dalej trwamy w medytacji.